Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biohacking Nie Tylko, gdzie ze mną, jak zawsze, wyjątkowy gość. Dzisiaj jest u mnie połączenie biohackera i prawdziwego przedsiębiorca, takiego przedsiębiorcy z najwyższej półki, Damian Mazurek. Dzień dobry, cześć, dzięki. Damian Mazurek jest przedsiębiorcą z najwyższej półki, bo jest prezesem w różnych spółkach, właściwie no, zajmuje się takim prawdziwym byciem przedsiębiorcy i nawet twój profil na Instagramie przez jakiś czas nazywał się Biohacker Entrepreneur, czyli to też pokazywało, czym się zajmujesz i dlatego będziemy rozmawiać, jak być produktywnym, jak wykorzystywać biohacking, będąc takim przedsiębiorcą właśnie na poziomie czy to CEO, czy też ogólnie no po prostu wspierając rozwój różnych spółek. Jakbyś krótko opowiedział o sobie właśnie może historię związaną w ogóle z tym, jak zostałeś przedsiębiorcą i trochę o tym, jak zainteresowałeś się biohackingiem, bo Znamy się od paru lat i od dawna w tym temacie siedzisz, mocno go wykorzystujesz i na pewno pomaga to też na przykład w tej przedsiębiorczości, w tej produktywności, ale też masz czwórkę dzieci, co na pewno też poruszymy i to było na pewno tutaj kluczowe, żeby ten biohacking wykorzystać, także trochę o tobie. Tak jest. To tak jak Michał wspomniałeś, przede wszystkim na samym początku dzięki za zaproszenie do tego super podcastu. Jeśli chodzi o mnie, to gdzieś z przedsiębiorczością można powiedzieć, że od 15 roku życia, czy nawet troszkę wcześniej byłem związany, bo już wtedy próbowałem pierwsze takie, nazwijmy to, venture tworzyć, pierwsze firmy. Wtedy jeszcze nie nazywało się to firmą, ale zajmowałem się różnymi rzeczami, tak flipowałem strony internetowe wtedy. To były wczesne lata 2000. Tam miałem pewną działalność związaną z dystrybucją oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. Potem były kilka firm związanych tam ze sterownikami do inteligentnych budynków, portalami społecznościowymi, więc było tego trochę. Aktualnie de facto skupiam się na rozwoju firmy związanej z sztuczną inteligencją i cloud computingiem, która nazywa się Chmurowisko, Cloud State, jej międzynarodowa nazwa. Gdzieś pomiędzy pojawił się też pewien epizod z firmą, którą tworzyliśmy, projekt Jak nie umrzeć, który właśnie był gdzieś zorientowany na tematy długowieczności. Jestem też udziałowcem i współzałożycielem firmy Gedeus, która zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości i zarządzaniem najmem firmy księgowej, plus do tego jeszcze aktywnie staram się inwestować w różnego rodzaju, nazwijmy to, firmy i mniejsze i większe, jako właśnie tak zwany angel investor, czyli ten taki początkowy, lub po prostu gdzieś tam już jako osoba bezpośrednio grająca na giełdzie, czyli inwestująca w różne większe już firmy. Jeśli chodzi o biohacking, to zacząłem się nim zajmować, teraz ciężko mi powiedzieć, ale mniej więcej 4 lata temu, albo nawet już 5, gdyż skłoniło mnie do tego dwie rzeczy. Pierwsza z nich to wypadkowy, nazwijmy to, filmik Bena Greenfielda, który gdzieś algorytm YouTube'a mi polecił, który mnie tym zainspirował. A druga rzecz to, zanim zacząłem się zajmować biohackingiem, a zajmowałem się przedsiębiorczością, to de facto wpadłem w taką, ja to nazywam, nieskończoną pętlę. Czyli skalowałem swoją efektywność poprzez czas, czyli więcej pracowałem, żeby być bardziej efektywnym, przez co mniej spałem, nie zajmowałem się zdrowiem, nie optymalizowałem go, co powodowało, że byłem mniej wydajny, więc musiałem pracować jeszcze więcej. I tak właśnie w pewnym momencie, wtedy też strasznie przytyłem, bo tam moja waga doszła do 110 kg mniej więcej, więc normalnie ważę 84, więc różnica była duża. I pewnego dnia, tak leżąc już zmęczony na łóżku z palpitacjami serca, stwierdziłem, że chyba coś poszło nie tak, tak? I zacząłem właśnie szukać jakichś innych sposobów na optymalizowanie siebie, swojej biologii, po to, aby właśnie a być przede wszystkim zdrowszym, mieć więcej energii, bardziej produktywnym i gdzieś po drodze doszła ta długowieczność, czyli żeby po prostu spróbować pobić rekord najdłużej żyjącego człowieka. Okej, okay. Świetnie. To w ogóle bardzo fajne cele, myślę, że typowo związane z biohackingiem. Czy no, przez ten czas odczuwasz jakąś bardzo dużą różnicę? Jak to byś ocenił, nie wiem, pod względem może markerów zdrowotnych, czy samopoczucia, czy produktywności, czy snu, czy czegokolwiek innego? Tak, różnica jest olbrzymia.
czy nie chcę robić takiego porównania, ale najlepiej się porównuję, jak weźmiemy siebie albo osoby, z którymi, bo ciężko wziąć siebie z przeszłości, porównać z aktualnym siebie tak jeden do jeden, bo to jest dosyć subiektywne. Natomiast porównując się w ten subiektywny sposób, to wydaje mi się, że pomimo tego, że powiedzmy mam tych 37 lat w tym momencie, to dużo szybciej się uczę niż w wieku 20 lat. Dużo lepiej wyglądają moje osiągi fizyczne, w sensie jestem silniejszy, szybciej się regeneruję, moja wytrzymałość jest lepsza. Dodatkowo wydaje mi się także, że oczywiście te wszystkie elementy psychiczne, tak, odporność na stres i tak dalej, to też, ale to już może być związane z wiekiem. Natomiast wszystkie takie aspekty zdrowotne bardzo mocno u mnie się poprawiły. Często jak robię sobie właśnie badania krwi i ogólnie różne badania, to zwykle mieszczę się, czy jakby potem mam konsultację z lekarzem, to zwykle kończy się na tym, że mówi, że no, mam wyniki 20-latka i to takiego w dobrym zdrowiu, więc jest to też na pewno jakiś taki obiektywny plus z boku. Więc tutaj tak, jak najbardziej dostrzegam poprawę ogólnie jakości życia, poziomu energii, tego tak zwanego performance'u i mocy obliczeniowej, więc jak najbardziej według mnie to działa. I co ciekawe, kiedyś miałem taką przygodę, nazwijmy to, współpracy z osobami, z którymi bezpośrednio współpracowałem, mając tam 25-26 lat. Czyli około dekady temu. Ta akredytacja działa się 1,5 roku temu. I zwykle, gdy z nimi współpracowałem, to byliśmy na takim, nazwijmy to, tym samym poziomie, tak? Energetycznym. Tak bym to nazwał. Czyli w tym samym momencie się męczyliśmy i tak dalej. I jakby tych, no, prawie 10 lat później znowu miałem okazję z nimi popracować tak ręka w rękę i zauważyłem, że gdy oni już byli naprawdę bardzo zmęczeni, to ja, nie wiem, dopiero się rozkręcałem, tak? I wtedy też zauważyłem tak, no to też oczywiście subiektywnie, ale że ten biohacking działa, że to naprawdę widać, czuć. Czyli tak naprawdę ten czas wykorzystałeś bardzo produktywnie, bo podejrzewam, że u nich z czasem też ta produktywność się zmniejszyła, no bo to tak najczęściej wygląda, u ciebie się zwiększyła, więc to jest... No i jeszcze jeden temat, który bardzo dla mnie jest też interesujący. Jesteś ojcem 4 dzieci i gdy robiliśmy jeszcze kurs o biohackingu i przy jednej sprzedaży, jedno z twoich dzieci, 4. dziecko się dopiero narodziło, więc jakby to jest bardzo wymagające rzecz w ogóle. No 4 dzieci ciężko w ogóle sobie wyobrazić. Jeszcze noworodek, plus do tego bycie przedsiębiorcą. Wiadomo, zaburzenia snu, wybudzanie się w nocy. Opisywałeś kiedyś swój protokół, taki związany na przykład z czerwonym światłem, z wysypianiem się. Jak właśnie to robisz, że no, wychowując, będąc głową rodziny i ojcem, jak robisz to, żeby, jak dbasz o to, żeby po prostu no, funkcjonować, no bo bardzo często ten performance niestety wtedy spada. Tak, tak. Tutaj głównie chodzi o te elementy regeneracji snu, tak? W szczególności to najszybciej się zaburza w momencie, gdy rodzi nam się dziecko, czy mamy małe dzieci. Teraz tu już powiem, że ten noworodek, o którym wspominałeś, już skończył 3 lata, więc mniej więcej po 3 latach życia już te noce u dzieci są bardziej regularne i jest łatwiej. Natomiast na początku rzeczywiście mogą one w pewien sposób zakłócać ten nasz proces regeneracji. I teraz tu jest ważna rzecz, tak? Nie da się zrobić tak, nawet jeśli ma starsze rzeczy, że każda noc będzie idealna, tak? Czasem dziecko się rozchoruje, czasami coś się wydarzy i ono będzie się budziło w nocy i to jest naturalne. Natomiast trzeba zbudować sobie taki protokół czy scenariusz właśnie jak radzić sobie, czyli jak optymalizować swój sen w normalnych dniach, czyli takich bez takich powiedzmy eventów, swój i dziecka, ale o tym zaraz opowiem. I jak poradzić sobie w takim dniu, w którym jakby doszło do takiej anomalii, tak? Czyli gdzieś z jakiejś przyczyny zerwaliśmy tą noc i musimy dalej egzystować, tak? I to są jakby dwa różne scenariusze, o których warto wiedzieć. I teraz pierwszy, czyli optymalizacja snu. Weźmy sobie teraz pod uwagę ten pierwszy scenariusz, czyli właśnie ta optymalizacja snu. I tutaj ważna rzecz przy małych dzieciach, szczególnie przy dzieciach, jest taka, że nie tylko musimy optymalizować swój sen, ale także ich, tak? I to jest bardzo ważne i o tym nie należy zapominać, bo na przykład małe dzieci są dużo bardziej podatne na różnego rodzaju bodźce, w szczególności niebieskie światło. Więc jeśli
de facto pozwalamy im oglądać telewizję, siedzieć na YouTubie, czy korzystać z elektroniki do późnych godzin, to czas, w jakim pójdą spać, czy będą już na tyle zmęczone, że biologicznie poczują, ok, pora iść spać, po prostu się wydłuży, tak? My to de facto zaadresowaliśmy z żoną w taki bardzo ciekawy sposób, a mianowicie wyznaczyliśmy sobie godziny, tak? Czyli celujemy, żeby dzieci poszły spać pomiędzy 20 a 21. I teraz wzięliśmy sobie tą godzinę, powiedzmy tą 20, cofnęliśmy się dwie godziny poniżej i zaczęliśmy dwie godziny wcześniej budować takie właśnie przygotowanie już dzieci do pójścia spać, tak? Mamy godzinę, po której już nie korzystamy z elektroniki, po której jakby gasimy takie klasyczne światła, tak to nazwijmy, i mamy albo żarówki właśnie generujące więcej czerwonego, a tak naprawdę mniej niebieskiego światła, bo to jest kluczowe, z których korzystamy przez te ostatnie dwie godziny. Mało tego, w tych dwóch ostatnich godzinach też staramy się bezpośrednio ochłodzić, tak, środowisko. Tutaj głównie mówimy o pokojach, w których dzieciaki śpią, żeby łatwiej im się zasypiało. I jedna ważna rzecz, planujemy też odpowiednio ich aktywność. To znaczy wtedy staramy się już nie angażować dzieciaki w żadne aktywności, które bardzo mocno by ich rozbudzały, tak? Czyli jakby, nie wiem, nie robimy tam turniejów w zapasy albo coś takiego, tak? Nie gramy w piłkę i tak dalej, no bo to de facto ich nabuzuje i ten moment przesunięcia się do fazy snu po prostu się przeniesie. Natomiast stosujemy bardziej na przykład jakieś czytanie książek, stosujemy bardziej jakieś takie elementy związane z układaniem klocków, czyli takie uspokajające rzeczy, które pozwalają się też wcześniej wyciszyć. No i potem standardowo de facto mycie i spanko. I to bardzo fajnie działa. Ważna tutaj jest a, regularność i dwa, przygotowanie, tak? No bo tutaj samo nic się po prostu nie zadzieje. Czasami też, jeśli na przykład, tylko z tym oczywiście trzeba pamiętać, że to w takich sytuacjach, nazwijmy to, kryzysowych, jeśli rozreguluje się gdzieś z powodu jakiegoś wyjazdu, czegokolwiek, ten rytm okołodobowy dziecka, to czasami też można się sposiłkować melatoniną, tak, żeby spróbować go tam wyrównać. Natomiast tutaj pamiętajmy, że mówimy o punktowych zastosowaniach. Dłuższe zastosowanie melatoniny u dzieci. No i tutaj badania nie są jednoznaczne, ale ja przychylam się ku, nazwijmy to, temu podejściu, które reprezentuje między innymi dr Huberman, że może ono negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną dzieci, tak, szczególnie młodych chłopaków. Tak, przyspieszać dojrzewanie, powiedzmy, tak? Tak, tak. Więc tutaj, tak jak wspomniałem, punktowo raz na jakiś czas można użyć, żeby to wyregulować, i potem, gdy już uregulujemy, to po prostu trzymać się naszymi rutynami tego procesu. I to w ogóle świetne, żeby stosować jakby, powiedzmy, że te rutyny wieczorne u dzieci, niesamowite, i przy czwórce dzieci to już w ogóle musi mieć naprawdę bardzo duże znaczenie, więc to myślę, że super tip dla osób, które właśnie dzieci mają. A pod względem twojego biohackingu, trochę dzielisz się na tym, co robisz na Instagramie, i takie podstawowe rzeczy, wiadomo, jak pomarańczowe okulary, dbanie właśnie o to niebieskie światło, ograniczenie niebieskiego światła przed snem, to jak najbardziej stosujesz. Często wrzucasz też kawę kuloodporną, wrzucasz też takie rzeczy ostatnio, przede wszystkim zimny prysznic, który wykonujesz chyba codziennie, i też swego czasu, bo wygląda to u ciebie, że raczej skupiasz się na jakichś rzeczach pewnie, które pokazujesz na Instagramie, teraz skupiasz się na przykład na zimnym prysznicu, swego czasu były to kettle, wcześniej na przykład pomarańczowe okulary, czy też wystawianie się na światło słoneczne, czy kawa kuloodporna, czyli to są, podejrzewam, że takie podstawy, o które dbasz po prostu, żeby dobrze się czuć, tak, dla jakiejś tam produktywności, dla samopoczucia. Tak. Ogólnie wygląda to tak, że mam pewien protokół, którego staram się trzymać, i optymalizuję go w takich dwóch aspektach. A tygodnia i B dnia. W tygodniu mam wyznaczone dni maksymalnej produktywności, pod które się optymalizuje. Na ogół to jest właśnie wtorek, środa, czwartek. Poniedziałek taki rozpędowy i piątek już de facto zejście, nazwijmy to, z takiego high performance'u, przełączenie się w ten tryb regeneracji, tak? I względem tego ustawiam sobie odpowiednie elementy właśnie danego dnia. Na przykład w piątki staram się już pościć, mniej angażujące aktywności bezpośrednio wykonywać,
W sobotę i niedzielę chill out, odpoczynek z rodziną. No i w poniedziałek zaczynamy, tak? Przygotowywać się pod tą maksymalną produktywność. I to jest ten jeden element. Może nie będę wchodził w szczegóły wszystkich tych rzeczy, które tam robię, bo myślę, że to temat na kolejny odcinek albo nawet dwa. Natomiast przejdźmy sobie... Przepraszam, że przerwę. Tutaj w ogóle to, że nie ma produktywności, tak jak często się mówi, od poniedziałku do niedzieli, nie wiem, 80-90 godzin w tygodniu jesteś na najwyższych obrotach. Nie, coś takiego nie istnieje. Przynajmniej ty tego nie stosujesz. Nie. Znaczy, jesteśmy istotami, dzisiaj nawet nagrałem sobie takiego reelsa, które żyją cyklicznie, tak? Żyjemy w środowisku, które żyje cyklicznie, tak? Mamy pory roku, mamy dzień, noc, czyli rytm okołodobowy i po prostu nasza biologia jest pod to zoptymalizowana. Nie możemy non stop cisnąć. Okej, okay, są takie przypadki, można być tak zwanym genetycznym freakiem, który po prostu jest w stanie to robić i są takie osoby. Albo można, mówiąc wprost, być na pewnego rodzaju wspomaganiu, które też ci to zagwarantuje, ponieważ stworzy, że będziesz miał, nazwijmy to, nieskończoną regenerację w krótkim odstępie czasu. Natomiast to zawsze jest zaciąganie pewnego długu na swojej biologii, który trzeba będzie zapłacić prędzej lub później, ale trzeba będzie, tak? Tu jakby rachunek musi zawsze wychodzić na zero. I teraz załóżmy, że te dwa scenariusze odkładamy, czyli nie chcemy być ludźmi, którzy idą na bardzo mocnym wspomaganiu, które nas jeszcze dokręca. Nie jesteśmy genetycznymi freakami, jak na przykład Elon. Chociaż Elon wydaje mi się, że jest połączeniem obydwu tych scenariuszy, o których mówiliśmy, ale na razie nie wchodzimy w ten temat. Więc załóżmy, że jesteśmy normalną osobą. To za każdym razem potrzebujemy tych dwóch okresów, tak? Tej zwiększonego, nazwijmy to, stresu i tej aktywności oraz tego okresu regeneracji i odpoczynku po to, żeby się zregenerować i a wtedy się rozwinąć pod wpływem bodźców, które otrzymaliśmy w tym pierwszym elemencie stresu i dwa, żeby nabrać sił do dalszej produktywności, tak? I to jest takie must have. Oczywiście możemy zaniedbać to, i spróbować cisnąć, ile się da, ale wtedy w czasie nasza produktywność będzie spadała, będziemy się coraz gorzej czuli, nawabimy się wielu różnych problemów zdrowotnych, nawet psychicznych, bo też taka ciągła presja i obciążenie dla psychiki nie jest najzdrowsze, tak? Musimy mieć tą możliwość zatrzymania się. Czy tego chcemy, czy nie? I co ciekawe, tu druga ważna rzecz, większość osób też myśli, że w ciągu dnia możemy tak cisnąć, że i to jest też często... Często taki mechanizm bardzo mocno promowany w social mediach, że siadamy o 6 rano, na ten wywujemy do 20 i de facto idziemy spać, śpimy 4 godziny, wstajemy o 4 rano i znowu ciśniemy, tak? I to też nie działa. Przynajmniej na długą metę, z prostej przyczyny, bo nasze cykle produktywności też są ograniczone, tak? Średnio jest to 90 minut. 90 minut naraz możemy, oczywiście w to wliczamy jeszcze fazę tego rozpędu i cooldownu, ale mniej więcej 90 minut jesteśmy w stanie pracować pod rząd z tą wysoką efektywnością, potem musimy zrobić przerwę. Jak sobie zobaczymy takie osoby, których nazwalibyśmy high performancerami, naukowcami i tak dalej, to oni zwykle stosują dwa takie okna, maksymalnie 3 głębokiej pracy na dzień, tak? Czyli mówimy 2 razy 90 minut, czyli łącznie 3 godziny, ewentualnie 3, czyli łącznie wtedy wychodzi 4,5 godziny takiej maksymalnie efektywnej pracy. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Czyli możemy się zoptymalizować maksymalnie pod te 3-4 godziny tej takiej najbardziej produktywnej pracy, a ta pozostała część de facto nie ma co na siłę też zmuszać się tam do właśnie tego takiego, do tej pracy z maksymalną efektywnością, bo po prostu zniszczymy swoje zdrowie, tak? I nic z tego nie wyjdzie. Natomiast dla mnie sprawdziło się tutaj też taki mentalny trik jeden, w którym uświadomiłem sobie, że częścią mojej pracy jest też dbanie o mój sen, o moją produktywność i o moje zdrowie, tak? I wtedy, i to jest też taki element, bo to jest częsta rzecz, o której te osoby, które tak nazwijmy to, cisną od rana do wieczora, nie mówią, ale jakby oni jako pracę rozumieją wszystkie te elementy. Nie tylko tą fizyczną pracę high performance'ową, którą wykonujemy w te 3-4 godziny dziennie, ale też wszystkie elementy optymalizacji pod to, żebyśmy mogli tak robić, tak? Czy to, nie wiem, jakiś trening fizyczny, czy to właśnie dbanie o dietę, dbanie o regenerację i wiele, wiele innych praktyk, które nam to umożliwiają.
I teraz te osoby, ja też tak o tym myślę, te wszystkie rzeczy razem pakują jako ten element pracy, tak? Czyli to nie jest tylko ta sama praca high performance, tylko też te wszystkie elementy, które pozwalają nam efektywnie właśnie ją wykonywać, czyli ta po prostu optymalizacja naszego zdrowia, naszej biologii. I już odpowiadając na twoje pytanie, za ciosem, mam taki właśnie protokół poranny, który zaczyna się od zimnego prysznicu, który podnosi na wiele godzin poziom dopaminy, nawet do 4, bardzo skutecznie. Potem zaczynam od delikatnego treningu, tutaj albo cardio, albo właśnie jakiegoś hita, po to, żeby rozbudzić, poprawić krążenie. 90 minut mniej więcej potem piję sobie kuloodporną kawę, o której też już może nie będę wspominał dokładnie, ale tam jest wiele składników dodatkowych, zoptymalizowanych. Odpowiednia suplementacja i przede wszystkim niebieskie światło, tak? Na ogół jest to światło słoneczne, nawet w pochmurne dni jest go na tyle, że wyjście na zewnątrz, na pole, na dwór, w zależności gdzie jesteśmy, powoduje, że wszystkie procesy biologiczne związane z regulacją rytmu okołodobowego działają. Jeśli z jakiejś przyczyny nie damy rady, no to warto nawet wziąć sobie taką małą lampkę LED-ową i po prostu włączyć sobie rano, żeby tym niebieskim światłem na nas troszkę poświeciła, żeby do naszego oka to dotarło, żeby ustawić ten nasz rytm. I niebieskie światło z rana też bardzo mocno poprawia koncentrację i motywację do działania. I to jest też ważna rzecz, o której należy pamiętać. Także tak to mniej więcej wygląda. I tutaj ten temat chciałbym trochę pociągnąć tej produktywności, tego czasu na regenerację, bo myślę, że w branży dietetycznej na przykład szczególnie trenerzy personalni mają tak, że wymieniają swój czas na pieniądze, czyli po prostu im więcej pracują, tym więcej zarabiają i dlatego też to jest praca, która skłania do tego, żeby pracować w nieregularnych w sumie godzinach i pracować jak najwięcej, no bo to jest też zupełnie jakby inny rodzaj pracy, ale bardzo często, w większości tak naprawdę przypadków wymieniamy czas na pieniądze, czyli mamy jakąś tam stawkę powiedzmy godzinową, czy jakiś ewentualnie cel do zrobienia. I też mógłbyś podchodzić do tego, że im więcej pracujesz, no bo tym więcej powiedzmy zrobisz, tak? Rozumiem, że to też polega na tym, że po prostu w pewnym momencie delegujesz pewne sprawy, czy nie wiem, jak sobie z tym radzisz, że no na przykład, nie wiem, w poniedziałek czy w piątek mógłbyś pracować długo, ale nie robisz tego. Jak sobie to, nie wiem, tłumaczysz właśnie pod względem tym zdrowotnym, czy do jakichś tam długofalowych celów, czy po prostu, że ktoś inny jest w stanie zrobić pewne rzeczy, że nie musisz po prostu pracować jak najwięcej? To bardzo dobre pytanie. Tutaj jest jakby kilka składowych. Pierwsza rzecz to właśnie to skalowanie się przez czas, tak? To też często jest taki mit, że właśnie czym więcej pracujemy, czym bardziej skalujemy się przez czas, tym więcej zarobimy, czy więcej zrobimy. Okej, jest tak na pewnym etapie. Natomiast jest to model, który w mojej opinii, każdy, kto tak pracuje, powinien zastanowić się nad tym, jak go zmienić. Dlaczego? Ponieważ choćbyśmy chcieli, to nasza doba zawsze będzie miała 24 godziny, tak? Nie masz szans się wyskalować powyżej tego. To niemożliwe fizycznie. Nawet jakbyś 4 godziny spał, no to powyżej 20 godzin dziennie i tak nie wyjdziesz, nie? No nie da się. Więc jak można się skalować w takim przypadku? Albo przez inne osoby, i tu jest taka fajna zasada, bo zwykle problem ze skalowaniem jest i delegacją taki, że umiejętność delegowania i powierzenia komuś zadania i odpowiedzialności za konsekwencje jego wykonania jest bardzo trudna. Często osoby wpadają w micromanagement, czyli który kończy się na tym, że i tak siedzisz i komuś mówisz, ty rób to, stąd, tu, potem sprawdzasz i tak dalej, więc niczym nie różni się to od pracowania, więc masz jeszcze więcej pracy, bo musisz jeszcze więcej rzeczy ogarnąć, tak? I kiedyś spotkałem się z takim fajnym równaniem, że 70 plus 70 równa się 140. I brzmi ono tak. Załóżmy, że ty jako osoba, która zaczyna gdzieś tam pracować, czy jeśli coś robisz, jesteś na 100%, to tak? Rzadko kiedy jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto na takim samym poziomie będzie realizował te zadanie dla ciebie. Ba, to niemożliwe. Ale jeśli znajdziesz osobę, która będzie miała 70% twojej wydajności i dodasz drugą, która będzie miała 70%, to już masz 140%, tak? I jesteś w stanie się skalować. I to nic, że ktoś będzie mniej wydajny od ciebie, będzie robił rzeczy może trochę gorzej, trochę wolniej, ale pozwoli ci się to właśnie poprzez taką delegację bezpośrednio skalować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz natomiast, której ja jestem miłośnikiem i którą wolę, nawet od tego podejścia skalowania się ludźmi, bo ono też jest skończone
I to też trudny element, ale może z racji tego, że nie jest to podcast biznesowy, to nie będę poruszał. To jest oderwanie bezpośrednio wartości naszej pracy od czasu, w jakim ją wykonujemy. Czyli tak naprawdę rozliczanie się za rezultaty. A jeśli już mamy na przykład takie działania, jesteśmy trenerem personalnym, dietetykiem, to jest taka bardzo fajna książka, którą polecam, One Million Dollar Consulting, gdzie gość właśnie był takim konsultantem, który sprzedawał czas i opisuje, jak zrobić, aby de facto nie zwiększając tego czasu pracy, bezpośrednio zwiększyć przychód. Tak? To jest cały proces bezpośredniego scoringu klientów, odcinania tych, nazwijmy to, najmniej opłacalnych, przykładania uwagi, podnoszenia jakości dla tych najbardziej opłacalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj zastosowałbym takie podejście. I w tym podejściu biohacking niesamowicie pomaga. Dlaczego? Ponieważ czym więcej masz energii, czym lepszy jesteś, w tym mniejszej jednostce czasu jesteś w stanie robić to, powiedzmy, co robisz i lepszą jakość usług jesteś w stanie świadczyć dla swojego klienta, jeśli załóżmy jesteś trenerem albo dietetykiem. Więc to według mnie jest duży plus. I trzeci element, który u mnie wydaje się, że to był taki też game changer wynikający z biohackingu, czyli bardzo mocno wzrosły moje umiejętności uczenia się, tak? Zacząłem się interesować tym, na przykład, jak działa nasz mózg, jak wygląda proces zapamiętywania, uczenia się, konsolidacji pamięci, recallu, czyli odtwarzania tych rzeczy i tak dalej, w jaki sposób efektywnie się uczyć. I na podstawie tego mój proces uczenia się, zdobywania i przetwarzania informacji bardzo mocno się poprawił i zmienił. I to też spowodowało, że w wielu rzeczach, które robię, wdrażam na przykład różne nowe technologie, nowe sposoby, nowe podejścia i tak dalej, i tak dalej. I dużo łatwiej jest mi zrozumieć pewne mechanizmy działania różnych, nazwijmy to, elementów, czy to związanych z technologią, czy właśnie tutaj z biohackingiem, z marketingiem, z czymkolwiek innym, w krótszej jednostce czasu. Ostatnio notabene taka śmieszna rzecz, też taka anegdotka. Nie chcę, żeby to troszkę, nazwijmy tak, pysznie zabrzmiało, ale rozmawiałem z takim kolegą, który siedzi już 20 lat w sprzedaży i tam on normalnie wie, że zajmuje się innymi rzeczami, tak, tą technologią, biohackingiem i tak dalej, ale tam zacząłem mu też opowiadać, jak pewne elementy sprzedażowe wyglądają, jak wygląda psychologia podejmowania decyzji i tak dalej. I on zadał takie pytanie, jak w tak krótkim czasie tak wielu rzeczy byłem w stanie się nauczyć i zdobyć wiedzę z tak wielu różnych dziedzin. I sobie pomyślałem, kurczę, to dobre pytanie. W sumie zrealizowało się to przez ostatnich 5 lat mojego życia. Wtedy właśnie zacząłem się biohakować, tak? Ta moc przyswajania informacji i ich szybkiego zastosowania po prostu ekstremalnie wzrosła. Czasem się śmieję, że, nie wiem, czy oglądałeś ten film Limitless, tak? Oczywiście. Tak, że czasami mój mózg tak pracuje, czyli pojawia się ktoś, coś mówi i nagle wszystkie takie elementy pojedynczych informacji, które gdzieś tam w życiu dotknąłem, składają się w całość, tak? Ale co ciekawe, tak jak wspomniałem, jest to proces, który dopiero ostatnio u siebie zauważyłem i wydaje mi się, że w dużej mierze zawdzięczam to właśnie temu procesowi optymalizacji samego siebie. No i tutaj poruszyłeś tak dużo rzeczy, że może do paru się odniosę, ale tylko pokrótce, bo też byśmy mogli prawdopodobnie o tej produktywności cały podcast rozmawiać, a chcemy dojść do pewnych gadżetów biohackerskich, które stosujesz i na tym też chciałbym się skupić, ale jeżeli też ktoś jakby nie rozróżnia tak by pracy, powiedzmy takiej wysoko wymagającej, to na przykład nagrywanie filmów, co może się wydawać śmieszne, jest bardzo wymagające, czy nawet też nagrywanie podcastów, tego typu rzeczy, gdzie tak naprawdę jesteśmy w 100% zaangażowani, albo na przykład kreatywna praca, czyli pisanie artykułów i to nie jest naprawdę coś, że jak będę pisał 10 godzin, to 10 razy więcej napiszę niż w godzinę, to w ogóle już jest pewny zupełnie inny rodzaj pracy i to też w pewnym momencie dopiero przychodzi, tak, gdzie poznajemy takie rodzaje pracy. Ale w ogóle też z tego, co właśnie tutaj mówiłeś o tym konsultingu i z doświadczeń znajomych trenerów, bo trener to jest też taka branża, gdzie klient przychodzi też trochę pogadać sobie, trochę tam potrenować, no chyba, że to jest zawodowy sportowiec, no to wiadomo, że zupełnie co innego, ale jesteśmy powiedzmy kolegą tego klienta też i bardzo często problem jest taki, że klientom nie za bardzo zależy, czyli trener jest bardziej zaangażowany tam, liczy te powtórzenia, patrzy, jaki jest progres, a klient bardziej mówi, żeby tam po prostu odpuszczać tę serię i robić przerwy. I to jest też frustrujące bardzo w takiej pracy. Więc tutaj też pewnie te
te konsultowanie na pewno ma na celu też dobranie takich klientów, którym zależy. Też z książek, które polecałeś, to na pewno wizjonerskie organizacje też są taką, którą często polecałeś, tak, która tak. też bardzo fajnie przedsiębiorcom może pomóc. To takie może dygresje. I jeszcze jedna w sumie, bo mówiłeś o delegowaniu, ale też jesteś wspólnikiem między innymi z Mirkiem Burnejką i w ogóle na pewno też w różnych firmach, no różne jakby stopnie masz, czy jesteś właścicielem, współwłaścicielem, czy może jakim dyrektorem, ale też ja jestem na tym etapie, że mam w wielu projektach jakichś tam wspólników i to jest jakby rozłożenie, bo tak jak mówiłeś, nie da się, myślę, że też problem jest zaangażowanie, że osoba nigdy nie będzie zaangażowana w projekt, na przykład, który się nazywa Michał Undra, powiedzmy, że tam jakiś dietetyczny mój, tak samo jak ja będę zaangażowany, bo wiadomo, że jest to mój projekt, ale jeżeli mamy wspólników, którzy powiedzmy, że w miarę tam równo jest rozłożone prace i w ogóle wszystkie jakieś tam zaangażowanie, czy to jest też metoda takiego, powiedzmy, że podwajania zaangażowania, czy tam potrajania? To jest bardzo dobre pytanie. Także super, że go zadałeś. Bo tutaj tak. Wyobraźmy sobie człowieka z takiego punktu widzenia, nazwijmy to współpracy, jako zbiór pewnych cech. Tak? Każdy z nas ma jakieś cechy, umiejętności. Teraz mamy umiejętności, w których jesteśmy bardzo dobrzy, po prostu nie kosztuje nas to w ogóle żadnej energii, działamy instynktownie, wygląda jakbyśmy się do tego urodzili. Tak? Mamy takie cechy, umiejętności, które rzeczywiście jesteśmy w stanie zrealizować, ale wymagają od nas dużo energii. Czyli na przykład wymagają od nas one dużo więcej czasu, dużo więcej kosztują nas tego, nazwijmy to, performance'u, ogólnie rzecz pojętego. Mhm. I teraz w momencie, i to jest też ważna rzecz, której gdzieś tam na początku swojej kariery nie rozumiałem i myślałem, że jestem w stanie zrobić wszystko. Natomiast teraz pracuję inaczej i wiem, że sam nic nigdy nie będę w stanie zrobić. Z tej prostej przyczyny, ponieważ nie posiadam wszystkich cech, tak? Nie posiadam wszystkich cech i umiejętności, co powoduje, że mogę się zajmować wszystkim, ale te niektóre rzeczy, które nie są moimi mocnymi stronami, będą kosztowały mnie dużo energii i będę na to poświęcał dużo czasu. I teraz, jeśli dobierzesz sobie taki zespół, i ostatnio notabene udało mi się taki właśnie zespół współpracowników dobrać, z czego jestem bardzo zadowolony, osób, które właśnie uzupełniają te twoje słabe strony, czyli są w stanie w pewien sposób, dla nich to jest bezproblemowe, a czują się w tych elementach jak ryba w wodzie, ty czujesz się w swoich i masz zestaw takich dwóch albo trzech osób, z którymi współpracujesz, to jak to się mówi, wszystko jesteście w stanie osiągnąć, tak? Bo jesteście maszyną, która po prostu nie ma takiego wyzwania, problemu, którego by nie była w stanie zrealizować. I wtedy, jeśli tak zbudujesz swój zespół tych współpracowników, z którymi współpracujesz, pod względem właśnie takich cech miękkich, tych umiejętności, predyspozycji, to tutaj nawet, bo tu mówimy o współpracownikach, tak? Czyli nie o pracownikach, którzy dla ciebie pracują, tylko osoby, z którymi współtworzysz coś, to wtedy nawet to równanie 70 plus 70 równa się 140 jest inne, bo tutaj to równanie wygląda 100 plus 100 plus 100 równa się 500, tak? Czy nawet 600. Bo z tej synergii tych cech i tego modelu współpracy robicie dużo więcej i dużo lepiej niż w modelu, kiedy każdy z was nawet miałby osobne zadania, tak? Więc tutaj jakby ta dźwignia wynikająca z tej synergii cech jest po prostu olbrzymia. I kiedyś właśnie mój kolega opowiadał mi wiele lat temu, że taki bardzo znany polski przedsiębiorca, właściciel między innymi stacji telewizyjnych i tak dalej, ma coś takiego, że ma taki zespół kluczowych osób, do których jak się zaliczysz, to już jesteś ustawiony, jak to się mówi, do końca życia, bo on zawsze z tobą będzie robił ten biznes, nie? I na początku tego nie rozumiałem, pomyślałem, jakieś, nie wiem, kolesiostwo czy coś. Natomiast teraz, w ostatnich latach rozwoju biznesu i różnych inicjatyw, współpracy z różnymi ludźmi, to właśnie zrozumiałem, tak? Że najważniejsze, jeśli myślimy o takim tworzeniu biznesu, który się będzie skalował, jest ten zespół, tak? Zespół tych osób, które nawet są dużo ważniejsze niż sam biznes i inne elementy, z którymi po prostu jesteś w stanie robić niesamowite rzeczy, bo tak się uzupełniacie, jesteście w sumie tak wydajną maszyną, że jesteście w stanie zaadresować wszystko. I tak to działa. I co ciekawe, do też może nie budowania, ale często weryfikacji takich
elementów. Staram się, a oczywiście, jak to się mówi, ten element kontaktu i takiego touchu bezpośredniego wykorzystać. A dwa, bardzo fajnie sprawdzają się testy Gallupa. O, właśnie, miałem o to zapytać. No. Test osobowości, tak? Gdzie jesteś danym, jak to się mówi, kolorem, czyli tam jesteś powiedzmy czerwony, niebieski, żółty czy zielony, który określa twój temperament oraz mocne strony, które określają pewne cechy, którymi jakby, czy mocne, czy talenty, tak to nazwijmy, które jesteś w stanie wykorzystywać. I na przykład jak sobie weźmiesz, zrobisz sobie taki test, tak? I zrobisz sobie pełen test, i zobaczysz sobie pięć pierwszych, czyli tych twoich mocnych talentów, które wypracowałeś ostatnio, a dokładnie 10 pierwszych, mówiąc wprost, i 5 ostatnich, no to 10 pierwszych to jest te, pod które powinieneś grać. 5 ostatnich to jest te, których, jak to się mówi, powinieneś nie dotykać, bo tam będziesz potrzebował najwięcej energii, ale powinieneś znaleźć osobę, która będzie w stanie to zaadresować. I ogólnie mówi się, już tak kończąc ten temat, że potrzebne są takie trzy rodzaje osobowości, tak zwany rainmaker, konduktor i specjalista, jeśli coś robisz, tak? Rainmaker, czyli ten, który powoduje, że rzeczy się dzieją, że jak to się mówi, spada ten deszcz, tak? Pojawiają się klienci, coś się dzieje. Konduktor, który jest dobry w tych umiejętnościach miękkich, czyli jest w stanie bezpośrednio zarządzać ludźmi, z nimi rozmawiać, przekonywać ich i tak dalej. I specjalista, który jest tym dziedzinowym specjalistą z tematu, w którym powiedzmy działasz, który skupia w sobie wiedzę merytoryczną, nie? I jakby połączenie tych trzech osób na ogół gwarantuje ci, no może nie gwarantuje, ale zwiększa szanse, jak to się mówi, na sukces. Także to jest pokrótce odpowiadając na twoje pytanie, tak wygląda teraz, w tym momencie moje nastawienie do tego tematu, czyli zbudować zespół z osób, które się uzupełniają i które są właśnie w stanie pracować jak taka, no nie chcę już, no nazwijmy to dobrze naoliwiona maszyna razem, tak? Bo wtedy ta produktywność po prostu nie liniowo, ale wykładniczo wzrasta. No i świetnie, właśnie mega odpowiedź. W ogóle też miałem zapytać właśnie o te badania osobowości, test Gallupa, oczywiście najbardziej znany, ostatnio też trochę pracujemy na MTBI, ale test Gallupa w ogóle jest świetny i tutaj też myślę, że od was się o nim dowiedziałem tam powiedzmy 3-4 lata temu i zrobiłem sobie ten test i w ogóle nie patrzyłem na niego przez myślę 2 czy 3 lata i w tym roku zobaczyłem sobie te talenty, które tam mi wyszły, no znowu 3 czy 4 lata temu i to się zgadza po prostu tak w 100%, że nie wiem, mimo że minęło parę lat i jakby to też w pewnym stopniu powiedzmy, że definiuje życie. Nie wiem, czy to jest taki efekt powiedzmy placebo, że masz na przykład no nie wiem, że dobrze dogadujesz się z ludźmi, tak? Jest tam bodajże ten Wu, czyli taki dobry kontakt z ludźmi i przez to sam siebie nakręcasz, że lepiej dogadujesz się z ludźmi, czy może taki efekt nie występuje, bo wydaje mi się, że to po prostu dobrze rzeczywiście bada. Ale jeżeli mógłbyś powiedzieć może coś o swoich talentach Gallupa, czy nie chciałbyś tego tematu poruszać, jakie masz na przykład? Jak najbardziej. Moimi takimi głównymi talentami, teraz nie wymienię ich w kolejności, bo po prostu nie pamiętam, jak były postawiane. Pamiętam dwa pierwsze. Pierwsze to jest strategiczne myślenie, drugie to jest learner, czyli uczenie. Dodatkowo mam też belief, aktywator, achiever, individual approach, co pewnie jak to się nazywa, czyli indywidualne podejście do osoby i tam zrozumienie ich wszystkich potrzeb, więc gdzieś właśnie tak wyglądają moje topowe talenty. Super, to jakby też zupełnie inne niż moje i to też na pewno ten strategic albo futuristic, to też wiem, że z takim rozwojem, z biznesem bardzo ważne na pewno są. A czy na MTBI też pracujesz? Na testach MTBI? Nie, jeszcze nie. Słyszałem o nim, że jest to bardzo ciekawy test, ale nie miałem jeszcze okazji na nim pracować, więc tutaj niestety nie wyrażę swojej opinii. Natomiast jeszcze a propos testu Gallupa, bo tutaj są takie opinie, że on rzeczywiście jest bardzo precyzyjny, tak? I jakby nie ma sensu robienia go ponownie, ponieważ te talenty się nie zmienią, ewentualnie zmienią się ich sami lub będziemy już zbajasowani tymi pierwszymi wynikami, więc ustawimy odpowiedzi pod jakiś element. Natomiast co jest ciekawe, i to jest moja opinia, bo spotkałem się z osobami, które właśnie robiły te testy mając około 20 lat i potem jakby wyszły im inne wyniki. I to też należy pamiętać, że mając 20 lat, powiedzmy gdzieś pomiędzy 20 a 27 rokiem życia,
to jeszcze do końca nasza osobowość, nasze talenty nie są w pewien sposób ustrukturyzowane, tak? Nasza kora przedczołowa dopiero dojrzewa około 30 roku życia, więc te testy są bardziej wiarygodne, natomiast to, tak jak mówię, moja opinia, gdy jesteśmy w okolicach 30 roku życia, tak? Gdzie już jakby mamy ten czas zdobywania tych umiejętności, zdobywania tych talentów za sobą, i wchodzimy w czas, w którym one są już po prostu utrwalone i na nich możemy budować, tak? Jeśli zrobimy sobie ten test właśnie jak będziemy młodzi, 19-20 lat, to te wyniki mogą się zmienić w związku z tym, że jeszcze jesteśmy w fazie zdobywania tych umiejętności i talentów. To bardzo ciekawe. To ja też w ogóle nawet wczoraj pisałem tam do newslettera na temat kory przedczołowej, że ona tam się, mówi się, że do 25 roku życia się rozwija. Uważa, że tam do 30 jeszcze ten mózg się kształtuje mocno. Tak, tak. Tak. Jest w ogóle taka ciekawa książka, jeśli byli ktoś jest zainteresowany. Temat, tytuł może podam w jakimś załączniku, jasne, ale jest de facto codzienność okiem neurochirurga, gdzie gość opisuje właśnie nasze codzienne doświadczenia, to jak działamy poprzez procesy, nazwijmy to, działające w naszym mózgu oraz zmiany, jakie zachodzą w naszym mózgu w przeciągu naszego życia. I tam gość ciekawie to powiada na podstawie tam kilku swoich pacjentów. Właśnie jednym z elementów, takim bardzo ciekawym, też otwierającym oczy, jak się ma już dorosłe dzieci, i o tym należy pamiętać, że jakby nie może też oczekiwać często od 20-latków, że będą już w 100% dojrzali życiowo, nie będą popełniali błędów, no bo ten mózg jeszcze dorosły nie jest wtedy. Tak. No i właśnie ta kora przedczołowa, która najdłużej się rozwija najpóźniej, to jest właśnie kontrolowanie długofalowych konsekwencji decyzji, no i to jakby chyba najwięcej tłumaczy tak naprawdę tą rzecz. Okay. Cały element tak zwanych executive function, nie? Czyli tego panowania nad sobą, planowania. I to naprawdę, powiem jako osoba, która już przeszła ten okres, to jest naprawdę taka duża zmiana, którą po 30 roku życia się odczuwa. To jest tak, no trzeba przeżyć, tak? Jakby ten sposób myślenia, sposób radzenia sobie z emocjami, rozumienia ich, to po prostu niesamowicie się zmienia. No, dla mnie takim świetnym przykładem jest to, jak znowu ja akurat nie mam dzieci, ale jestem powiedzmy, że po 30, ale jak rozumiałem powiedzmy rolę rodzicielstwa czy swoich rodziców, czy ich poświęcenie w wieku nawet 25 lat, a jak teraz rozumiem, gdzie też na przykład no, to, że znajomi, wielu znajomych ma bardzo dzieci, no to też jakby dużo daje do myślenia, ale na przykład to jest coś, co się bardzo zmieniło, rola po prostu rodzicielstwa, jakby to jest poświęcenie. To prawda. Okej, okay, teraz już przejdziemy do biohackingu i do gadżetów. Tak jak już wspominałem parokrotnie, bardzo jestem zainteresowany Apollo Neuro i ty jako pierwszy też przedstawiłeś to urządzenie i o tym myślę, że zaraz porozmawiamy. I myślę, że jeżeli powiesz dalej po dłuższym czasie użytkowania, że jest to urządzenie warte jakby zainwestowania, to pewnie w końcu je sobie kupię, ale używasz też Oura Ring, które masz też na palcu i chciałem dwa słowa na ten temat. Jak, czy jesteś zadowolony, czy mierzysz sen i na przykład HRV? I jeżeli możesz też zdradzić, jak wyglądają w ogóle twoje wyniki HRV, jeżeli możesz zdradzić. Mhm. Jasne. Tak, mierzę sen i mierzę HRV. I teraz dlaczego Oura? Może zacznę od tego. Bo jest mega wygodne, tak? Ja na przykład mam problem ze spaniem z wearable na nadgarstku, tak? Budzę się w nocy, często muszę poluzowywać, więc mnie to wybudza, czy po prostu w jakiś sposób gdzieś denerwuje, tak? I mam też oczywiście Garmina, który też fajnie mierzy poziom regeneracji stresu, ale musisz go mieć założonego przez noc, tak? No i wiem już z doświadczenia, że jakby to trochę obniża jakoś mojego snu. Natomiast Oura jest bardzo fajnym, kompaktowym urządzeniem, którego praktycznie się nie czuję. I tutaj też taki disclaimer, że trzeba odpowiednio dobrać rozmiar, bo nasze palce też zmieniają objętość w ciągu doby, więc de facto w ciągu dnia Oura powinna być luźna. Jeśli jest luźna, to przykładamy na większy palec, żeby się trzymała. Natomiast to jest ważne, że jeśli będzie ona opinająca w ciągu dnia, no to w nocy to też nas będzie wybudzać, bo palec będzie zwiększał swoją objętość, będzie ucisk i wiadomo, tak? Pogorszy jakość naszego snu. Miałem też kolegę, u którego tak się działo. Notabene i odkąd miał orę, dużo gorzej spał, bo właśnie miał źle dobrany rozmiar. Teraz jeśli chodzi o pomiary, to Oura mierzy na ogół kilka elementów. Sen i fazy snu. No i tutaj jak z wearable, które jest na palcu, czy ogólnie wearable, tak?
pomiar długości faz snu bezpośredni jest bardzo skomplikowanym procesem, tak? Bardzo ciężko jest dokładnie go określić z takich czynników jak właśnie ruch ręki, jak, nie wiem, tam charakterystyka pracy serca i tak dalej. Normalnie jest zbieranych dużo więcej sygnałów z naszego ciała, na podstawie których te fazy są określane, co powoduje, że istnieje pewien błąd pomiarowy. I o tym też należy pamiętać, w szczególności jeśli czytamy pomiary rano, bo teraz istnieje taki efekt, nazwijmy to placebo, tego na razie nazwijmy, taki negatywny, że jeśli obudzimy się i zobaczymy, ojejku, ale mieliśmy słabą noc według Ory czy innego w ogóle wearable, to przez cały dzień utorujemy swój mózg i będziemy się czuli ekstremalnie zmęczeni. A pamiętajmy, że zawsze to może też być błąd pomiarowy, tak? Bo nasz wearable nie może się ześlizgnąć, poluzować, cokolwiek. Więc tutaj trzeba zawsze podchodzić z dystansem. Jeśli chodzi o pomiary snu, to dobrze się oraz sprawdza w pomiarach całkowitego snu oraz w pomiarach delt, tak? Czyli jak wpływają pewne praktyki na przykład wydłużenie się poszczególnych faz średnio. I to słowo średnio jest bardzo ważne, ponieważ jeśli mamy błędy jednostkowe, no to gdy liczymy średnią, to jakby błąd też jest gdzieś w tej średniej uwzględniony, tak? Więc jeśli liczymy stosunek jednego do drugiego, no to okej, ten błąd się nie zniweluje, ale delta uśredniona będzie bardziej dokładna niż taki, nazwijmy to, pojedynczy pomiar. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą Ora bardzo fajnie mierzy, to jest właśnie HRV i praca serca. I tu jest w miarę dokładna. Wiadomo, tutaj też czasem pojawiają się problemy. No i jeszcze temperatura, tak? I ona też bardzo dobrze działa. Tutaj zawsze Ora wie, kiedy jakby coś mnie bierze, zanim ja to wiem. To jest bardzo ciekawe i nawet dostaję takie powiadomienia w aplikacji. Natomiast jeśli chodzi o HRV, to Ora mierzy nam średnie HRV z nocy. I to jest całkiem spoko. Ogólnie HRV, tak zwany heart rate variability, czyli parametr, który bezpośrednio, czy na którym możemy oprzeć pewne założenia o poziomie regeneracji naszego organizmu, czyli czym wyższy HRV, tym teoretycznie bardziej przyspółczulny układ nerwowy jest aktywny, więc jesteśmy lepiej zregenerowani. Niższy HRV to znaczy, że nasz organizm ciągle jest w stresie, więc jeszcze nie zdążył się zregenerować. Na razie na potrzeby tego podcastu przyjmijmy, że tak to działa. Nie wchodźmy w szczegóły, bo znowu musielibyśmy kolejny odcinek nagrać. Natomiast monitorując ten parametr, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, i to jest właśnie ważne w tych moich tygodniowych cyklach, tak? Czy mój cykl tygodniowy, czyli czy ten stres, który na mnie oddziałuje w ciągu dnia, czy mój organizm odpoczywając, czyli od momentu, gdy zakończę go realizować poprzez sen, aż do momentu, w którym się obudzę, jest w stanie się z niego zregenerować i na przykład mogę, mówiąc wprost, bardziej coś docisnąć, czy de facto to obciążenie już jest za duże i mój organizm nie wyrabia w tej fazie regeneracji, więc muszę odpuścić, tak? I planując sobie tydzień, właśnie fajnie to wygląda, gdzie w czwartek wieczorem już zwykle z czwartku na piątek moje HRV mówi, już musisz sobie odpuścić, nie? Więc jakby to też jest ten element bezpośrednio biohackingu, jako pętla zwrotna mówiąca o tym, jak mój organizm radzi sobie z tym workloadem, obciążeniem, którym go atakuje w ciągu tygodnia. I teraz Oura Ring, tak jak mówiłem, mierzy średnie w nocy. I średnie w nocy ma jeden minus. To znaczy, jeśli działamy na takiej zasadzie, że bardzo mocno, mówiąc wprost, dojeżdżamy się w ciągu dnia, czyli mamy wysoki workload i mamy dobry proces regeneracji, który powoduje, że rano nasze HRV jest wysokie, to średnie HRV wyjdzie nam niższe, tak? Więc często osoby na przykład używające HRV mówią, czuję się super wyspany, tutaj aktywnie spędzam dzień, a mam niskie średnie HRV. No to wtedy warto wejść w szczegóły i zobaczyć, jak wygląda rozkład HRV w nocy, tak? Najbardziej miarodajnym jest, czy może nie miarodajnym, ale najlepszym sposobem mierzenia jest mierzenie HRV w pierwszych 5 minutach po wstaniu, tak? Zanim jeszcze cokolwiek zrobimy. Ale wiadomo, jest to niepraktyczne. Musisz leżeć 5 minut na łóżku, w bezruchu, mierzyć to HRV, jeszcze często zakładać odpowiednie urządzenie. Więc tutaj też idziemy na pewien kompromis tego średniego pomiaru HRV przez całą noc versus pomiar z rana, ale ten nocny, powiedzmy, z punktu widzenia
wysiłku, który musimy w to włożyć, jest lepszy, jest mniejszy wysiłek, więc jest lepiej dla nas utrzymywalny. Natomiast tak jak mówię, należy o tym pamiętać. Jeśli de facto nie optymalizujemy się pod duży wysiłek i bardzo mocną regenerację, no to średnie HRV nocne też jest ok, bo wtedy jest nam w stanie też, a dokładnie jego delta, bezpośrednio powiedzieć, w którą stronę idziemy. Co do HRV, to co należy pamiętać, jest to bardzo specyficzny parametr dla danego człowieka, to znaczy ciężko jest porównywać HRV pomiędzy dwoma osobami, tak? Bo jest to taka unikalna charakterystyka pracy naszego serca w pewien sposób. Czasami ludzie to robią, natomiast zaleca się po prostu tego nie robić. Samo HRV jest też mierzone w wielu jednostkach oraz tego, co pamiętam, mierzy w RUDMY RMSSD, jednostce, która właśnie tam wyrażona jest w milisekundach. Tak. Tak, jeśli chodzi o poziom HRV, jak to wygląda? Mój poziom HRV porannego jest tam na poziomie około 100, plus, minus. Średni, i to zależnie, bo jeśli tam mocno dociskam w ciągu dnia, no to średni jest tam na poziomie powiedzmy 30-40 w nocy. Jeśli mam taki dzień bardzo, bardzo intensywny, to czasem trochę niższy, natomiast wtedy właśnie patrzę, jak wygląda moje HRV poranne, tak? Bo to w tym przypadku jest no, istotniejsze. Czasami jest tak, jak na przykład jestem chory i tak dalej, że to HRV maksymalnie spada, takie minimalne jednostki wartości, które albo na przykład raz miałem tak, że musiałem jechać przez całą noc, bo tam jechaliśmy na wakacje, no to też, nie? To HRV było na poziomie parunastu milisekund, więc było średnie oczywiście, więc było bardzo, bardzo niskie. Natomiast, tak jak mówię, to jest unikalne. Bardziej mierzymy delty i staramy się, żeby ono po prostu rosło. Mało tego, możemy go też wykorzystać do sprawdzenia, czy coś nam szkodzi, czy pomaga, do tego stopnia, że czytałem taki ciekawy przykład badań, gdzie za pomocą HRV byli w stanie nawet oszacować nietolerancje pokarmowe. Czyli jesz coś i po zjedzeniu czegoś powinno twoje HRV po 15-20 minutach delikatnie wzrosnąć, bo powinien się włączyć współczulny układ nerwowy, rozpocząć proces trawienia i tak dalej. Ale jeśli jemy coś, co nie jest dla nas zdrowe, to czy nasz organizm, a dokładnie układ odpornościowy, zacznie w pewien sposób tam działać niepożądanie, w sensie w niepożądany sposób, to nasz HRV się po prostu obniży. I to taka ciekawostka. Nie wiem, jak wygląda aktualne stosowanie tego, ale można sobie spróbować się też z tym pobawić. Tak, więc tak to wygląda, Michał. Świetna odpowiedź, bo tutaj też chciałem się zapytać właśnie o te mierzenie HRV w nocy, bo wiem, że to właśnie pod tym względem są jeszcze, no tak jak w sumie to już wyjaśniłeś, więc, ale takie krótkie pytanie podsumowujące, bo rozmawiałem z wieloma osobami i bardzo często polecam, jestem mega fanem, wcześniej używałem jakiegoś tam smartwatcha, długo potem miałem przerwę, teraz znowu używam i bardzo mi to pomogło i tak jak powiedziałeś, przede wszystkim mierzyć taki jakiś mocny wpływ czy mocne zmiany czegoś konkretnego, na przykład alkoholu, to tak jak mówię bardzo często, przestałem pić alkohol, po prostu on tak niszczy te regeneracje i ten sen i to HRV, jak i na przykład u mnie późna kolacja, czyli po prostu jedzenie późno, już nieważne naprawdę czego, po prostu niszczy to HRV, ale moje pytanie takie proste, czy warto używać w ogóle jakichś takich urządzeń pomiarowych, bo bardzo często podnoszonym argumentem jest to, co już poruszyłeś w sumie, że jeżeli zobaczę, że miałem słaby sen, to będę się słabo czuła, jak dobry, to dobrze, albo jak zobaczę, że mam słaby trening, to był słaby trening i tak dalej. W każdym razie sugerowanie się po prostu pomiarami. Mhm. Tak, i to jest bardzo prosta odpowiedź. Zawsze jest coś takiego jak risk to reward ratio. Czyli benefity versus to, co ryzykujemy, czyli te negatywne rzeczy i po prostu szacowanie, co jest lepsze. Teraz ważnym elementem jest to, że należy pamiętać tak już z punktu widzenia, jak my działamy, że jeśli czegoś nie monitorujemy, nie kontrolujemy, to bardzo ciężko jest to poprawić, tak? I nawet jeśli coś kontrolujemy i monitorujemy, ale z pewnym błędem i jesteśmy tego świadomi, to jednak benefity robienia tego przewyższają ogólnie negatywne strony, tak? Czyli w długim, nazwijmy to, tym aspekcie czasu, lepiej jest nawet poświęcić to, że kilka razy rzeczywiście będziemy czuli się gorzej z powodu efektu placebo,
względem benefitów, które otrzymamy tylko z tego powodu, że przyglądamy się i monitorujemy jakieś parametry. Bo to powoduje dwie rzeczy. A, że wcielamy się w postać osoby, która się tym zajmuje i kontroluje te parametry, a to znaczy, że prowadzi też pewien tryb życia i natywnie wbudujemy poprzez sterowanie umysłu u siebie taką narrację, więc nasze wybory w ciągu dnia też się różnią i w naszym życiu. I dwa, jesteśmy w stanie powtarzać tę czynność kontroli regularnie, zwracać na to uwagę i wyłapywać długoterminowe zmiany trendów, które rzeczywiście mogą powiedzieć, że coś z nami jest nie tak. Nie? Dokładnie. Myślę, że dlatego warto. Dokładnie. I to jest, uważam, że to jest świetne i znowu no alkohol myślę, że to akurat jest bez dyskusji, ale nie wiem, czy jakieś późne treningi, czy inne rzeczy u kogoś coś konkretnego może po prostu najbardziej ten sen zaburzać, czy tam, nie wiem, czy cokolwiek innego HRV i po prostu eliminacja tego może dać super efekty. No i na koniec tak naprawdę, przed już tymi ostatecznymi pytaniami, Apollo Neuro, chciałem w ogóle, żebyś opowiedział, czym to jest, jakie to daje efekty i w ogóle, bo temat bardzo mało znany, bardzo rzadko stosowany, ale wiem, że swego czasu byłeś bardzo dużym zwolennikiem, no i pytanie też, czy zostałeś po dłuższym czasie. Dalej jestem. Super, no to już najważniejsze. Jestem. Tak jest, tak. Chyba nawet byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, jeśli nie pierwszą, która stosowała to urządzenie. Tak mi się wydaje. Zacznijmy od tego, żeby sobie w ogóle opowiedzieć, czym jest Apollo Neuro. To jest takie małe urządzonko, no, mniej więcej wygląda tak, które zakładamy na nadgarstek lub kostkę. Ja preferuję na kostkę, ale o tym też zaraz opowiem. Które za pomocą ultradźwięków wywołuje odpowiednie wibracje w naszym ciele, które wykorzystują nasz zmysł dotyku w celach dostrojenia pracy autonomicznego układu nerwowego. I teraz to urządzenie ma kilka trybów. Ma na przykład tryb regeneracji, w którym przyspiesza przełączenie się czy aktywację przywspółczulnego układu nerwowego i regeneracji. Ma tryb zasypiania, pobudki, zwiększenia, nazwijmy to, koncentracji i coś takiego, nie wiem jakby to nazwać, taki social calmness, czyli to, że nie stresujemy się w przypadku interakcji z innymi osobami. Działa to na takiej zasadzie, że odpowiednie częstotliwości tych drgań są wytwarzane, które odpowiednio synchronizują pracę naszego autonomicznego układu nerwowego. I teraz tutaj firma przeprowadzała kilka badań, które jakby były u podstaw koncepcji tego urządzenia stosowane, plus kilka prac badawczych. Oczywiście znajdziemy też, gdy przeczytamy różnego rodzaju opracowania, czy obejrzymy filmy na YouTubie, to znajdziemy też pewne takie, nazwijmy to, materiały, które stwierdzą, że okej, te badania nie były w idealnych warunkach przeprowadzone, tak, że no, można się tam przyczepić do kilku rzeczy i to też jest normalne. Natomiast w moim już takim prywatnym doświadczeniu to urządzenie naprawdę fajnie działa. I teraz opowiem Wam o kilku takich przypadkach, czy opowiem Ci. Sam używam go już chyba drugi rok, tak mi się wydaje. I tryby, które na mnie bardzo dobrze działają, to właśnie tryb pójścia spać, który naprawdę przyspiesza zasypianie. Gdy go włączam, to po prostu po 5 minutach odpływam. Tryb Energy and Wake Up, który wprowadza Cię w taki tryb podwyższonej gotowości. Ciekawie to jest odczuwalne, jeśli chodzi o wibracje. Tak? Ten Energy Wake Up to jest taki powtarzający się wibracje, takie pobudzające, motywujące. Na przykład sleep to taki czuć jak takie delikatne, jakby głaskanie, które Ci tam ukaja do snu. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe. Kolejny element to ten związany z koncentracją i fokusem, który też bardzo dobrze działa i social openness, czyli właśnie ten element związany z tą otwartością i tymi soft skillami związanymi z kontaktem z ludźmi. I teraz, co ciekawe, poleciłem to urządzenie kilku osobom. No to chyba z 4 albo 5 kupiło, znaczy poleciłem na podstawie moich storiesków. I taka jedna koleżanka, która też zajmuje się gdzieś tam technologią, po jakimś czasie, po kilku miesiącach stosowania napisała mi właśnie taką wiadomość, że to urządzenie było dla niej game changerem. Mówi na przykład, że jak miała jakieś telefony w pracy,
telekonferencji, to bardzo się tym stresowała. Ale odkąd zaczęła używać Apollo Neuro, przestała. Włącza sobie tryb Social and Openness przed tym i mówi, że jest tak kompletnie wyluzowana, że dla niej to był mega game changer. Tak, tak samo de facto on tutaj ma taki tryb redukcji stresu, który też tak fajnie działa. Właśnie odpowiednie wibracje redukują u ciebie odczuwanie stresu. I właśnie pisała mi, że to był straszny game changer, stosowanie tego urządzenia, który pomógł jej w wielu aspektach. Zrobiłem kiedyś taki eksperyment, bo jakby wiele osób wie, że używam Apollo Neuro i często jak jestem na jakichś, nie wiem, spotkaniach biznesowych, to gdzieś ktoś o to, jeśli znał mnie wcześniej, zadaje pytanie, tak? Żebym tam coś powiedział o biohackingu, czy pokazał urządzenie. Kiedyś byłem u takiego klienta w Niemczech. I oczywiście wiedzieli o mojej biohackingowej przeszłości i tam byliśmy na takiej, nazwijmy to, obiedzie, mini imprezie obiedzie i właśnie pokazałem im to urządzenie i tam kilka osób testowało. Była taka jedna osoba, która notabene twierdziła, że to nie działa i poprosiła mnie, żebym włączył jej ten tryb pobudzenia. Ale zrobiłem taki trik. Stwierdziłem, jak włączę jej tryb pobudzenia i ona o tym będzie wiedziała, no to będzie efekt placebo. To włączę jej przeciwne. Więc włączyłem jej, założyłem urządzenie i włączyłem mu, dokładnie rzecz biorąc, tryb ten uspokojenia i zasypiania. No i tam zostawiłem na 15 minut, bo to na ogół od 15 do 30 minut się włączy taki tryb i po 30 minutach ten kolega mówi do mnie, ty, to urządzenie nie działa. I tak mi się zaczęło chcieć spać teraz, że chyba pójdę do domu. Ja mówię, widzisz, włączyłem ci inny tryb. Tak się prankuje w biohackingu. Tak jest, tak jest. Także to był taki taki mini eksperymencik. Tak, ale wracając. Jeśli chodzi o Apollo, to robiłem sobie też kiedyś taki eksperyment. Wiadomo, jak to jest, tak? Eksperyment na jednej osobie. Jest eksperymentem nic nieznaczącym, bo jest wiele elementów bajasujących go. Natomiast koniec końców, biohacking też polega na tym, żeby dostosować metody do siebie, tak? Dokładnie. Na sobie widzieć efekty. To, że coś bardzo dobrze działa na całej populacji, to nie znaczy, że tak samo może zadziałać na nas i w drugą stronę to, co działa na nas, może też nie do końca zadziałać na innych, tak? I to jest ważna rzecz, którą trzeba wiedzieć, bo każdy z nas jest w pewien sposób unikalny i jest wiele różnych czynników, które wpływają na to, jak działamy. I wracając już, robiłem sobie taki eksperyment, gdzie wziąłem sobie takie standardowy dzień z życia i wykorzystałem Garmina, który ma ten poziom mierzenia rozkładu stresu za pomocą tej technologii First Beat w ciągu dnia. I sprawdzałem, jak wygląda moje rozłożenie stresu w dzień bez korzystania z Apollo i w dzień, w którym korzystałem i włączałem sobie tam te tryby regenerate, ten tryb radzenia sobie ze stresem i tak dalej. I powiem wam, że zaskakująco mniej takich tych pomarańczowych świeczek wysokiego stresu dla organizmu było w momencie, gdy używałem Apollo Neuro. Także tak. I z drugiej strony jest to też mocno odczuwalne. Często na przykład jak jestem zmęczony, czy czuję się zmęczony, to wykorzystuję go w celach przyspieszenia tego procesu, nazwijmy to regeneracji. Tak? Włączam sobie jeden z tych trybów po 30 minutach, godzinie, czasami gdy jest włączony, fizycznie rzeczywiście czuję się lepiej. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia, często z niego korzystam, ma jedną wadę. I tutaj, jeśli ogląda nas ktoś z firmy, to dobrze by nad tym pracował, czyli bateria. Bateria i czas ładowania. To jest, mam nadzieję, że w kolejnych modelach to poprawią. Natomiast ładuje się go niestety około 2 godzin. No i bateria średnio starcza, jeśli go tak wykorzystujemy, no może w miarę aktywnie w ciągu dnia, czyli tak z 4-5 razy, tam w sesje 30-minutowe, no to codziennie, co półtorej dnia trzeba go ładować wtedy. No i to wiadomo, jeśli ładujesz coś 2 godziny, no to czasami musisz to zostawić i tak dalej, więc spada taka codzienna użyteczność na tej zasadzie, że nie jesteś w stanie mieć ciągle takiego Apollo na przykład przy sobie, w pełni naładowanego. I według mnie to jest bardzo duży minus tego urządzenia,
ale mam nadzieję, że zostanie on naprawiony. Urządzenie zakłada się ogólnie albo na nadgarstek, albo na kostkę. Ja zakładam na kostkę, ponieważ lepiej wibracje się przenoszą wtedy i wtedy lepiej odczuwam jego działanie. Natomiast są ludzie, których na przykład na kostce bardzo to denerwuje i nie są w stanie go używać, wtedy używają sobie na nadgarstku. I kolejna ważna rzecz, którą należy pamiętać, że Apollo też nie jest dla wszystkich, bo tak jak mówię, są osoby, których takie wibracje po prostu będą denerwowały albo będą powodowały, że nie będą czuły się komfortowo. I tak też może być, dlatego jeśli ktoś zamierza zakupić, to polecam sobie przetestować u kogoś na przykład, kto ma, jeśli znacie taką osobę, jak to na ciebie zadziała, bo niestety nie jest to tanie. Nie jest to tanie, nie pamiętam już ile kosztuje. Pewnie $400. $400, no dokładnie. Przy aktualnym kursie dolara no, to kawał pieniądze. Plus cło i tak dalej, nie? Bo to wiadomo, że... Tak, tak. Więc jeśli zamówimy i się okaże, że na przykład nie jesteśmy w stanie wytrzymać albo po prostu będzie nas to denerwowało, no to jest to dość spora inwestycja. Więc dobrze jest sobie to przetestować u kogoś, kto ma, założyć, sprawdzić, jak te tryby na nas działają, czy właśnie A, czy działają i B, czy nie jest to dla nas denerwujące. Jeśli nie jest i działają, to naprawdę polecam, bo jest to bardzo dobre urządzenie. No i to jest najlepsza rekomendacja, jaka może być. Świetnie, jak Damian poleca, to myślę, że też się skuszę. I już rozmawiałem ponad godzinę, więc na koniec trzy ostatnie pytania standardowe. Kiedy ostatni raz wykonywałeś badania krwi? Jaka jest twoja ulubiona rutyna biohackingowa i która była dla ciebie najtrudniejsza? Co było, powiedzmy, w takim zdrowym stylu życia najtrudniejsze dla ciebie do opanowania? Mhm. O, pierwsze to nie pamiętam, żartuję. Badałem się 2 miesiące temu. Na ogół staram się co kwartał teraz de facto przeprowadzać badania krwi, bo też ostatnio eksperymentuję z różnymi suplementami, gdzie porównuję sobie wyniki, co działa, a co nie, ale o tym też już może z racji kończącego się czasu nie rozmawiamy już dzisiaj. Jaki jest mój ulubiony biohack? Powiem ci, że mam kilka, więc nie jestem w stanie tak sprecyzować jednego. Na pewno bardzo fajny jest ten Apollo, o którym mówimy. Bardzo dobrym są, pomimo że niewygodnym, zimne prysznice i de facto gdzieś tam ten cold exposure. Dieta, którą prowadzę, posty, no i red light therapy. Także gdzieś w tych okolicach bym się de facto zawarł. Natomiast to, co dla mnie jest fajne, to skumulowany efekt działania każdej z tych elementów. Czyli jeśli tu się zoptymalizuje 0,5%, tutaj pół, tu pół i tak dalej, tymi różnymi rzeczami, to ten efekt całościowy, na który się to składa, czyli to mega samopoczucie, bardzo wysoka wydajność i tak dalej, to jest jakby największa nagroda. Super. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę, naprawdę, naprawdę ciekawą. Ciebie można znaleźć tak naprawdę głównie na Instagramie, no bo inne rzeczy raczej już są związane po prostu z firmami, które prowadzisz, tak, Murawisko. Tak, tak. W razie kontaktu Instagram. Teraz już się nazywa Damian S. Mazurek, kiedyś to był biohacker entrepreneur. Tak jest. Super. To w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki Michał, dzięki za zaproszenie i do zobaczenia gdzieś kiedyś w świecie. Do zobaczenia.